Przed nami zadanie z naszego portalu. Nie jest ono niestety jeszcze przetłumaczone, ale jakoś sobie poradzimy. Więc tak, młody zawodnik sumo zdecydował się iść na specjalną dietę, aby szybko zyskać na wadze. Zyskiwał na wadze w stałym tempie. To jest bardzo ważne tutaj, czyli że w kolejnych miesiącach przybierał na wadze tyle samo kilogramów. Związek między wagą zawodnika w kilogramach jest podana tutaj, prawda? I czasem od momentu podjęcia decyzji o pójściu na dietę w miesiącach, to jest ten czas w miesiącach, tu jest jego waga, jest dana w poniższej tabeli. No i tu jest ta tabelka, czas w miesiącach, waga w kilogramach. No i mamy odpowiedzieć na dwa pytania. Jak szybko na wadze zyskiwał i odpowiedź mamy podać w kilogramach na miesiąc. I po drugie, jaka była jego początkowa waga. Więc ja tutaj przekopiowałem sobie tę tabelkę do notatnika swojego i tutaj się tym zajmiemy. Więc tak, no, ważne jest to, że on zyskiwał na wadze w stałym tempie, to znaczy w kolejnych odcinkach czasu przybierał tyle samo. Wobec tego to zdanie mówi nam, że jego zależność wagi od czasu jest liniowa, prawda? Czyli to jest W od T, to jest, wykres jest A, T plus B, no B to jest tutaj, to jest ta waga początkowa. Teraz jak znaleźć A? No A to jest współczynnik kierunkowy i A to jest delta W przez delta T, czyli trzeba nam wziąć dwa punkty na tej prostej, jakieś dwa punkty na prostej, to jest delta T, no, to jest delta T, no i odpowiadające mu na delta W. No i to nie zależy od tego, które punkty bierzemy. No dobrze, czyli tak, tu mamy trzy punkty, prosta jest wyznaczona przez dwa, więc to mamy trzy, możemy sobie sprawdzić, czy rzeczywiście ta zależność jest liniowa, czyli te odpowiadające stosunki powinny być takie same dla tych dwóch punktów, trzech punktów. Dobrze, czyli tak, ile tu jest delta W? To jest tak, 88,4 minus 86, to jest 8, 7 i 8. No a ile jest tu? 96,2 przez minus... odjąć 88,4, 8, 17 minus 8 to jest 15 minus 8 to jest 7, czyli 7 i 8. No i tu jest 1,5 miesiąca i tu znowuż jest 1,5 miesiąca. Czyli rzeczywiście to jest prawda, że te stosunki są niezależne, te przyrosty w odpowiadających odcinkach czasu akurat 1,5 miesiąca są sobie równe. Wobec tego A, ten współczynnik kierunkowy, czy też prawda, ile tempo przyrostu wagi w kilogramach na miesiąc, to będzie 7,8 podzielić przez 1,5. To jest 78 przez 15. Teraz 78 to się przez 3 jeszcze dzieli, tak? To jest 26, a 15 przez 3 to jest 5. 26 piątych, czyli to jest 5,1. Wobec tego 5,2 kilograma na miesiąc. No, czyli A to jest 5,2 kilograma na miesiąc. To jest tempo przyrostu wagi. No dobrze, wobec tego co miesiąc przyrastało mu 5,2 kilograma. I teraz wiemy, że w pół miesiąca po rozpoczęciu tej diety ważył 80,6 kg. Czyli co? Czyli w momencie rozpoczęcia ważył mniej. O ile mniej? No o tyle, ile przybył w ciągu połowy miesiąca. Skoro przybywał w stałym tempie, to w ciągu połowy miesiąca, czyli w ciągu jeden miesiąc, przybył 5,2, no to w połowie miesiąca przybył 5,2 podzielić przez 2, to jest
2,6 kg. Czyli tyle mu przybyło w ciągu połowy miesiąca, zatem na początku, czyli waga początkowa no to jest 80,6 minus 2,86. 80,6 minus 2,6, czyli to jest 78 kg. Czyli przybywał w tempie 5,2 i na początku ważył 78 kg. Sprawdźmy 5,2 kg na miesiąc i jego początkowa waga 78 kg. Sprawdźmy odpowiedź doskonale i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania problemów na naszym portalu.